Witam, to jest Fastek. Chciałbym przedstawić, jak dobrać silnik w systemie śrubkulowychowanie. Poniższa ramka jest przykładem wymagań klienta. Waga to 20 kg, odległość przejazdu 130 mm, czas przejazdu to 1 sek i czas agdec to 0,2 sekunda. Klient zastosuje silnik o rozmiarze 42 mm i chce mieć długość silnika M lub L. Aby skorzystać z przewodnika doboru silnika Fastek, wejdź na stronę główną Fastek i umieść wskaźnik myszy na karcie wsparcie. Następnie możesz wybrać przewodnik wyboru silnika, lub możesz kliknąć ikonę przewodnika silnika poniżej głównego okna. Jeśli przejdziesz do ekranu przewodnika wyboru silnika, możesz wybrać i używać cztery typów systemów w następujący sposób. Obecny system to system śrubkulowychowanie, więc jeśli wybierzesz śrubę kulową, zobaczysz taki ekran. Jeśli przewiniesz w dół, zobaczysz ekran, na którym możesz wprowadzić dane. Istnieje kilka pól i wystarczy wpisać dane w żółtych polach. Waga wynosiła 20 kg, więc wpisz 20 dla wagi stołu i pracy, a odległość przemieszczenia wynosiła 130 mm, ale ponieważ jednostką pudełka jest SIM, wpisz 13. Wprowadź 1 dla czasu pozycjonowania i 0,2 dla czasu przyspieszania zwalniania. Średnica, całkowita długość i skok śruby kulowej można wprowadzić, odwołując się do katalogu śruby kulowej używanej przez klienta. Następna część to siła zewnętrzna. Siła zewnętrzna to siła, która jest stale przyłożona do obciążenia, z wyłączeniem ciężaru stołu i przedmiotu obrabianego. W tym przykładowym systemie wprowadź 0, ponieważ siła zewnętrzna wynosi 0. Aby uzyskać rozdzielczość enkodera, zapoznaj się z katalogiem Fastek i wprowadź żądaną rozdzielczość. Kąt montażu wynosi 0 dla zastosowania poziomego i 90 dla zastosowania pionowego. Ponieważ założyliśmy, że śruba kulowa jest używana poziomo, wprowadź 0 jako kąt. To przykład bez skrzyni biegów, ale jeśli używasz skrzyni biegów, możesz wprowadzić przełożenie skrzyni biegów. Wpisz 10 dla 1 do 10 i 18 dla 1 do 18. W przypadku sprawności przekładni, jeśli używasz przekładni planetarnej, sprawność wynosi generalnie 90%, więc proszę wpisać 0,9. Jeśli jest to dwustopniowa przekładnia planetarna, wartość wyniesie 0,9 razy 0,9, czyli 0,81. Jeśli używasz przekładni ślimakowej, ogólna sprawność wynosi 50%, więc wpisz 0,5. Ten przykład nie używa skrzyni biegów, więc wprowadź przełożenie 1 do i wydajność przekładni. Współczynnik bezpieczeństwa jest wartością empirycznie wybraną przez inżyniera z uwzględnieniem niepewności. Podobnie jak w przypadku, gdy istnieje niewiele niepewnych czynników, a wszystkie pozycje można jasno i bezbłędnie określić, zalecany współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,5 do 2, a w tym przykładzie stosuje się 2. Zaleca się stosowanie wyższego współczynnika bezpieczeństwa, jeśli wartość wejściowa zawiera niepewny czynnik, taki jak siła zewnętrzna, którą trudno jest dokładnie obliczyć. Kiedy skończysz wpisywać i klikniesz oblicz, obliczony wynik jest wyświetlany tak, jak pokazano na ekranie. Wartości, które musimy sprawdzić, to prędkość obrotowa i moment roboczy silnika na dole sekcji wyboru silnika. Jak wyliczono na przykładzie, okazuje się, że musimy znaleźć silnik, który przy 1950 obr.min może wytworzyć moment obrotowy większy niż 0,67 Nm. Kliknij przycisk tutaj, aby zobaczyć wykres momentu obrotowego silnika. Pokazane zostaną wykresy momentu obrotowego dla silników o rozmiarze 20 do 86 mm. Ponieważ zdecydowaliśmy się na silnik o rozmiarze 42 mm, sprawdźmy dane silników 42 mm. Obliczony wcześniej wynik to silnik o momencie obrotowym większym niż 0,67 Nm przy 1950 obr.min. W przypadku silników 42 mm wszystkie silniki spełniają warunek przy około 2000 obr.min. Dlatego możemy polecić silnik 42M, który może wytwarzać największy moment obrotowy przy 2000 obr.min. Proszę pamiętać, że moment bezwładności silnika wynosi 54 gramy centymetra kwadratowego, a moment obrotowy silnika wynosi około 0,1 Nm przy 2000 obr.min.
Musimy sprawdzić poprawność silnika, wprowadzając wartość bezwładności w tym polu i obliczając wymagany moment obrotowy z bezwładnością silnika. Jeśli wpiszesz 54 jako moment bezwładności silnika 42 m w żółtym polu i klikniesz oblicz, wymagana wartość momentu obrotowego zostanie obliczona jako 0,78 Nm z uwzględnieniem momentu bezwładności. Ponieważ silnik 42 m może wytwarzać moment obrotowy 0,1 Nm przy 2000 obr.min, 0,78 jest dopuszczalnym zakresem. Na koniec zweryfikujmy poprawność doboru silnika, obliczając moment bezwładności K. Moment bezwładności K jest wartością otrzymaną przez podzielenie bezwładności obciążenia przez bezwładność wirnika i jeśli przekroczy zalecany współczynnik bezwładności, silnik może wysunąć się, zatrzymać lub wibrować. Typowe silniki krokowe pozwalają na bezwładność od 1 do 5, do 1 do 10, podczas gdy silniki krokowe z zamkniętą pętlą pozwalają na bezwładność od 1 do 30. Nie zaleca się używania silnika, jeśli ta wartość przekracza 30, ponieważ może to powodować problemy. Jeśli bezwładność obciążenia jest zbyt duża, a współczynnik bezwładności przekracza 30, użyj większego silnika lub przekładni, aby zmniejszyć współczynnik bezwładności. W tym przypadku współczynnik bezwładności wynosi 2,43, więc zakładamy, że silnik o rozmiarze 42 m jest odpowiedni dla przykładowego systemu. Na stronie internetowej fastekwfastek-motions.com można pobrać materiały związane z produktami, takie jak katalogi, instrukcje obsługi, rysunki, a także obejrzeć filmy demonstracyjne i seminaria internetowe. Ponadto, jeśli wyszukujesz Fastek na YouTube, możesz zobaczyć ponad 100 filmów demonstracyjnych i webinarowych. Dziękuję za wysłuchanie.